Annuncio Bobis Gaudium Manium. Abemus Papam. Duch Święty duszą kościoła. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 listopada 1990 roku. Rozpoczynamy dziś nową serię katechez z cyklu pneumatologicznego, w którym pragnę skupić uwagę słuchaczy, dalekich i bliskich, na podstawowej prawdzie chrześcijańskiej o Duchu Świętym. Widzieliśmy, iż na podstawie przygotowanej przez Stary Testament nowy, Ukazuje nam Ducha Świętego jako osobę przy najświętszej Trójcy. Jest to prawda fascynująca, tak ze względu na jej wewnętrzną treść, jak i na wpływ wywierany na nasze życie. Można nawet powiedzieć, że jest to prawda dla życia, podobnie zresztą jak całe objawienie streszczone w kredo. Duch Święty został nam w sposób specjalny objawiony i dany, aby być światłem i przewodnikiem dla nas, dla całego Kościoła. Dla wszystkich ludzi, wezwanych do poznania i przyjęcia go. Spójrzmy na Ducha Świętego przede wszystkim jako na źródło ożywiające Kościół. Już w dawniejszych katechezach chrystologicznych mówiliśmy o tym, że od początku swojej mesjańskiej misji Jezus gromadził wokół siebie uczniów, spośród których wybrał dwunastu nazwanych apostołami. Jednemu z nich Piotrowi powierzył prymat w dawaniu świadectwa i najwyższą. Powszechną misję pasterza Kościoła. Kiedy w przeddzień krzyżowej ofiary ustanowił Eucharystię, obdarzył apostołów misją i władzą sprawowania jej na swoją pamiątkę. Po zmartwychwstaniu dał im moc odpuszczania grzechów i zlecił im dzieło powszechnej ewangelizacji. Można powiedzieć, że to wszystko wiąże się z zapowiedzią i obietnicą przejścia Ducha Świętego spełnioną w Dniu Pięćdziesiątnicy, jak opisują dzieje apostolskie. Sobór Watykański II w kilku ważnych tekstach ukazuje nam decydujące znaczenie Pięćdziesiątnicy, przedstawianej często jako dzień narodzin Kościoła wobec świata. I tak w Konstytucji Dei Verbum czytamy, że przez zesłanie Ducha Prawdy Chrystus objawienie doprowadził do końca i do doskonałości – oraz świadectwem Bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. Tak więc w dziele zbawienia istnieje ścisły związek między Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Z kolei konstytucja dogmatyczna o kościele Lumen Gentium mówi o Duchu Świętym. On to właśnie jest Duchem Życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny. Przez Niego ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie. Tak więc ta sama moc i działanie ducha, które doprowadziło do zmartwychwstania Chrystusa, wskrzesi tych, którzy zostali w Chrystusa wcieleni. Sobór podejmuje tutaj naukę św. Pawła. Sobór dodaje ponadto, że Duch Święty stępując na apostołów, dał początek Kościołowi który w Nowym Testamencie, a zwłaszcza u św. Pawła, jest przedstawiany jako ciało Chrystusa. Syn Boży, udzielając bowiem ducha swego, braci swoich, powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił w sposób mistyczny jako ciało swoje. Tam kwam corpus sum, mystice constituit. Tradycja chrześcijańska, przejmując od Świętego Pawła koncepcję eklezja corpus Christi, Kościoła jako ciała Chrystusa, którego Duch Święty, wedle nauczania tegoż apostoła, jest ożywiającym początkiem, wyraża ją bardzo pięknym stwierdzeniem, że Duch Święty jest duszą Kościoła. Wystarczy tu przypomnieć słowa św. Augustyna. Czym nasz Duch, czyli nasza dusza, jest dla członków naszych, tym samym Duch Święty jest dla członków Chrystusa, czyli dla jego ciała, którym jest Kościół. Równie sugestywny tekst znajdujemy w summa teologię św. Tomasza Zakwinu, który mówiąc o Chrystusie, głowie ciała, Kościoła, porównuje Ducha Świętego do serca, ponieważ w sposób niewidzialny ożywia i jednoczy Kościół, tak jak serce porusza od wewnątrz ludzkie ciało. Wyrażenia dusza Kościoła, serce Kościoła, te określenia nadane przez tradycję Duchowi Świętemu zasługują na pogłębienie. Jest rzeczą oczywistą, że zgodnie z opinią teologów, wyrażenie Duch Święty, dusza Kościoła, należy tłumaczyć na zasadzie analogii. Duch bowiem nie jest formą substancjalną Kościoła, tak jak jest nią dusza dla ciała ludzkiego, ponieważ w połączeniu z nim tworzy jedną substancję człowieka. Duch Święty jest życiodajnym początkiem Kościoła wewnętrznym, ale transcendentnym. Obdarza Kościół życiem i jednością. Jako przyczyna skuteczna, to znaczy jako sprawca i krzewiciel Bożego życia ciała Chrystusa. Zwraca na to uwagę sobór mówiąc, że Chrystus, abyśmy w Nim nieustannie się odnawiali, udzielił nam ducha swego, który będąc jednym i tym samym w głowie i członkach tak całe ciało ożywia, jednoczy i porusza, że działanie Jego porównywać mogli święci Ojcowie z funkcją, jaką spełnia w ciele ludzkim zasada życia, czyli dusza. W myśl tej samej analogii można by porównać cały proces tworzenia Kościoła już w okresie mesjańskiej działalności Chrystusa na Ziemi do stworzenia człowieka wedle opisu Księgi Rodzaju, a zwłaszcza do przekazania tchnienia życia, dzięki któremu stał się człowiek istotą żywą. W tekście hebrajskim występuje tu termin nefesz, to znaczy istota poruszana życiodajnym tchnieniem. Ale w innym miejscu tej samej księgi ożywiające tchnienie istot żyjących jest określone słowem ruach, czyli duch. Duch święty jest przez analogię życiodajnym tchnieniem nowego stworzenia, które konkretyzuje się w kościele. Sobór mówi także, że zesłany został w Dniu Zielonych Świąt Duch Święty, aby kościół ustawicznie uświęcał, i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. Świętość to pierwsza i podstawowa forma życia, jaką Duch Święty na podobieństwo duszy, która ożywia, napełnia Kościół. Świętość na wzór Chrystusa, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat. Świętość stanowi głęboką tożsamość Kościoła jako ciała Chrystusa, ożywianego i mającego udział w Jego duchu. Świętość stanowi o duchowym zdrowiu ciała. Świętość decyduje także o jego duchowym pięknie, które przewyższa wszelkie cuda natury i sztuki. Pięknie nadprzyrodzonym, w którym wyraźniej i bardziej bezpośrednio niż w pięknie jakiegokolwiek innego stworzenia odbija się piękno samego Boga, właśnie dlatego, że Kościół jest korpus Chrysti. Do tematu świętości Kościoła powrócimy w jednej z przyszłych Kateches. Duch Święty jest nazywany duszą Kościoła również w tym sensie, że przenika swoim boskim światłem całą myśl Kościoła, prowadząc go do całej prawdy, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa w Wieczerniku. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, z mojego weźmie i Wam objawi. W świetle Ducha Świętego dokonuje się zatem w Kościele głoszenie prawdy objawionej i dzieło pogłębiania wiary na wszystkich poziomach ciała Chrystusa. Na poziomie apostołów, ich następców w urzędzie nauczycielskim, na płaszczyźnie powszechnego zmysłu wiary ludzi wierzących, w tym katechistów, teologów i innych myślicieli chrześcijańskich. Wszystko jest i musi być ożywiane przez Ducha. Duch Święty jest także źródłem całego dynamizmu Kościoła, zarówno w dziedzinie świadczenia o Chrystusie wobec świata, jak i w dziedzinie krzewienia ewangelicznego orędzia. W Ewangelii świętego Łukasza zmartwychwstały Chrystus, gdy obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego, kładzie nacisk na ten właśnie aspekt. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. Związek między działaniem Ducha Świętego i dynamizmem Kościoła wynika jeszcze wyraźniej z paralelnego tekstu z dziejów apostolskich, w którym Jezus mówi Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tak w Ewangelii, jak i w dziejach apostolskich, dla określenia siły lub mocy zastosowana jest greckie słowo dynamis – dynamizm. Chodzi o nadprzyrodzoną energię. Na którą człowiek musi odpowiedzieć przede wszystkim modlitwą. Tego też uczy Sobór Watykański II, mówiąc, że Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych, w nich przemawia i daje świadectwo przy braniu za synów. Również w tym tekście Sobór odwołuje się do świętego Pawła, który w liście do Rzymian pisze: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Kończąc te rozważania, przypomnijmy inny krótki tekst soborowy, w którym czytamy, że duch święty mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z oblubieńcem prowadzi. Albowiem duch i oblubienica mówią do pana Jezusa: Przyjdź. W tym tekście rozbrzmiewa echo słów świętego Ireneusza, który przekazuje nam pewność wiary pierwszych ojców. Tę samą pewność wyrażał święty Paweł, mówiąc, że wierni zostali wyzwoleni z niewoli prawa, także możemy pełnić służbę w nowym duchu. Cały Kościół pełni tę służbę i w duchu świętym znajduje źródło ciągłej odnowy i jedności. Albowiem mocniejsza od wszystkich ludzkich słabości i grzechów jest moc ducha miłości ożywiającej i jednoczącej.